Ringo wieczór, proszę Państwa, zaczynamy kolejną tygodniówkę PSAW Wrestling. Jesteśmy już na 9 odcinku, a to oznacza, że jesteśmy tydzień od ogromnego wydarzenia, jakim jest Barkmania. Po tej stronie stołu komentatorskiego oczywiście jak zawsze Rob Boss, ale po drugiej fantastyczny komentator, znawca wrestlingu jak nikt inny, mój osobisty przyjaciel, mentor, guru, to jest oczywiście Mike Van Dongi. Siema Mike! Chciałem powiedzieć dzień dobry, dobry wieczór, ale widzę, że coś jasno jest, więc powiedzmy tylko dzień dobry. No i witamy. Kolejny tydzień, no i ostatnia tygodniówka przed Barkmanią. No, będzie domykanie pewnych tematów na pewno. No i z pewnością. No i skoro mówimy o domykaniu, zamykaniu tematów, to co powiesz na to, żebyśmy zerknęli sobie na dzisiejszą rozpiskę? I tak, tutaj zaczynamy od jakiegoś oświadczenia Psawła. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, nie przekazywał mi tych informacji. W naszym tutaj notesiku też nie jest zaznaczone, co takiego chce nam powiedzieć Psaweł. Później mamy, słuchaj, debiut. Dawno już na tygodniówce nie mieliśmy debiutu, bo poznamy nowego zawodnika, nowego bohatera, jakim jest Takumson. Nic o nim na razie nie wiemy. Jego debiut był owiany tajemnicą, więc tutaj liczę na to, że będzie ciekawie. W swoim debiucie spotyka się z Szatanu, więc też z no, taką dosyć mroczną osobistością naszej federacji PSAW Wrestling. No i później mamy Archie kontra Sinner. Może dlatego tutaj realizator zdecydował się dać nam tego podejrzanego człowieka na ten ekran promujący. Może on coś tam z nim, wiesz, tam z tym realizatorem też to jest jakieś podejrzane. No to jest wszystko oczywiście może być podejrzane. Później mamy Destynka kontra Topesz. Podopieczna Atka z kolejną walką singlową, tym razem kontra Topesz. Później mamy bardzo ciekawe starcie RKO kontra Rauki Final Kiwi, czyli kontra przedstawiciele Men of Cult. No i oczywiście na sam koniec najważniejsze spotkanie, nasz main event, finał turnieju Interkontigatka Challenger Tournament. To będzie walka Iron Match, Śliwa kontra Kiko. Oj tak, to może być wielki finał. No tutaj trudno jest tak naprawdę powiedzieć, kto faktycznie to starcie może wygrać. Tutaj też jestem ciekawy, jak się rozwiąże sprawa walki tak teamowej RKO versus Rauki Final Kiwi. No tutaj cały czas mamy przetasowania w drabince tak teamowej. No i jestem też ciekawy, no bo tutaj mamy Destynkę z Toperzem, no ale tutaj, jeżeli dobrze pamiętamy, Destynka tak jakby oświecona trochę. No jesteśmy też ciekawi, nie wiem, może co będzie się dalej działo w tej kwestii w najbliższym czasie. No i tutaj mamy dalej Archie versus Sinner. Może wiedzieć, że jeden podejrzany, a drugi szuka haków, więc zobaczymy, co tu będzie. Podejrzany z hakami. Wow. No i tutaj też no, ciekawe jestem tego najbliższego debiutu, no, w starciu z Szatanem, którego też jakoś ostatnio nie widzieliśmy. No jestem ciekawy, czy ten taki ring rust wpłynie na jego efektywność w starciu. No ale dobra, no chyba tutaj coś trzeba ma powiedzieć, więc... Tak, myślę, że możemy tutaj już przechodzić na arenę. Ja już słyszę, że tutaj nasze kamery mają łączność, więc możemy przechodzić już bezpośrednio na ring. No i dobrze, nasz panujący, nasz wielmożny Psaweł wkracza powoli na ring. No dobra, już się uspokój tam z tymi. Słuchaj, na premie się pracuje cały czas. A Psaweł, zobacz, nowy garniturek, nowe logo, doszył sobie, w końcu tą fantastyczną, tego lucza psa na plecy, tego swojego nowego garnituru. No taka styluwa, ja mu zazdroszczę, też bym chciał mieć taką kurtkę. Tę kurtkę, garnitur. Chyba to się nazywa, nie wiem. Mike, nie wiem, gdzie ty jeszcze pracujesz, ale mam nadzieję, że tam będzie cię stać, żebyś tylko tam pracował. No dobrze, zobaczymy, bo to ma być jakieś ogłoszenie, więc zobaczymy, co ma do powiedzenia Saweł. Ale najpierw jeszcze oczywiście uszanowanie dla publiczności, do milionów zebranych przed telewizorami i do tysięcy zebranych na naszej arenie PSAW Wrestling. Ah,
Rozglądam się po tym ringu i widzę same dobre wspomnienia. Dziesiątki walk, zwycięstw, rozczarowań, obron pasów i eliminacji. Te liny niosą ze sobą ślady krwi, która nadal przypomina, kto walczył do ostatniej możliwej chwili. Jednak wszystko, co dobre, musi kiedyś się skończyć. Dlatego dzisiaj żegnamy się z tym miejscem. Żegnaj, Mato. Do zobaczenia, narożniki. Papa Pianko, mówimy wam dobranoc. Bo czas na nowe i lepsze. To ostatnia tygodniówka. Zbieramy manatki i pędzimy na Bark Manie. To już w przyszłym tygodniu o 18:00. Tam zobaczycie coś nowego. Przed każdym zawodnikiem na zapleczu stanie nowe wyzwanie, nowa szansa i nowe możliwości. Dlatego dzisiaj świętujemy. A jeśli świętować, to z najważniejszymi osobami. Dlatego zapraszam na ring kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto sprawił, że zarządzanie psa w wrestling było mniejszym wyzwaniem. I kogoś, kto wspierał mnie od samego początku istnienia tej federacji. Humlevein, zapraszam. Zaraz, ale ja liczyłem, że on mnie zaprosi. Nie wyobrażasz sobie, żebyś tam był tam przy nim, tak ten coś? Ale słuchaj, ja wypruwam swoje flaki na tej federacji od tylu miesięcy. Jestem tutaj w każdą środę. Nawet jak nie było tygodniówek, to ja tutaj siedziałem i czekałem. Nawet tą ciężarówką jechałeś. No dobrze, no zobaczymy, co ma do powiedzenia Humlevein w takim razie. Ja to myślałem, że on Debielała zaprosi po tym wszystkim. Debielała? No. Po co mu? To jest nasz mistrz, ale to wiesz, no to... No wiesz, no jednak wiesz, no prowadzi wszystkich przez, wiesz, trudne czasy podobno, nie? No w sumie masz rację, no to jest jednak nasz niepokonany mistrz i tutaj trzeba mu to oddać. No ale dobrze, mamy już Humlevein na ringu, zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. Wiesz to, czekaj, bo tutaj jakiś kibic krzyczy, coś trudnego, ja nie wiem, o co chodzi, jak ktoś tam... Humlevein, Aniu, to ważny dzień nie tylko dla milionów przed telewizorami, ale też dla mnie, dla nas. Dlatego chciałbym cię zapytać, czy wyjdziesz za mnie? Nie! Co tu się właśnie wydarzyło? Jezu, co tu się mieliśmy dzieje jakiś, w ogóle? Mieliśmy mieć fantastyczny moment, chwilę dla Psawła, który właśnie oświadczył się, chyba z tego, co usłyszałem, Humlevein. Tymczasem wpadł nam Koris i przerwał to wszystko. O, patrz. I nawet sprowadził sędziego swojego, zobacz. I tutaj zaczyna się jakaś walka między nimi. Nawet nie usłyszałem... Walka to jest szamotanina jak pod remizą. Nie wiem, co tu się dzieje. Wiem, że Koris wpadł w jakiś szał. Ten jego krzyk, okrzyk bojowy, cierpiący, słyszałem aż gdzieś za kulis. Ile trzeba mieć... Może on tam krzyczał na trybunach, wiesz, to tak śniosło się tą całą falą, wiesz, tak cały czas. Ile trzeba mieć... Co się dzieje? Czekaj, powietrza w płucach, żeby tak długo... Zobacz, sędzia liczy. Sędzia liczy, czyli jest to w jakiś sposób usankcjonowany mecz, chociaż w tym garniturze będzie Psawłowi ciężko walczyć. Ależ dostał butem w twarz! Ale go zwinęło. Prezesie, czy wszystko jest w porządku? Ja teraz po tym suplexie nie wiem, czy to jest wszystko w porządku. Mrugnij tam mi 3 razy okiem lewym, jeżeli wszystko jest w porządku, chociaż teraz póki co ciężko będzie mrugać. Ma jeszcze po tym wszystkim. Co tutaj się dzieje? Koris teraz bierze Psawła w narożnik. No przypominają mi się te stare czasy, gdy Koris miał przecież zatarczki z Psawłem i trwało to niesamowicie długo, więc gdzieś stare rany się chyba odrodziły, ale nie spodziewałem się, że Koris zdecyduje się przerwać tak ważne dla Psawła wydarzenie. Ale patrz, jak tutaj się wybija, jak tutaj dropkickiem zaatakował Psawła. Co tu się dzieje?
Jeden, dwa i już myślałem, że to będzie koniec, ale jeszcze nie. Cory troszeczkę zaskoczony tym wszystkim, ale wstaje, zabiera się dalej za psa Wła tutaj. O, on to tak robi! Co to? Nowa generacja helikoptera to była, rozpędzana nogami. Coris uczy się na sam koniec nowych sztuczek, tego jeszcze nie widzieliśmy. Zazwyczaj Coris podnosi swojego przeciwnika rękami, a tutaj zobacz, jego kolana mają moc chwytającą. To musiał być kill, helikopter na wodór, ale zobacz jak Paweł rzucił tutaj Corisem, tutaj taki super strzał. Zobaczymy co tutaj Paweł wyciągać będzie, coś spod ringu, chyba tak. I tutaj, no coś chciał wyciągnąć, natomiast no Coris jeszcze chyba naładowany tym helikopterem szybko wyszedł poza ring, przerwał psa Włowi. Nawet nie wiemy, czy to jest walka, w której można używać jakichkolwiek przedmiotów, ale mam wrażenie... Może właśnie psa Wła użyje jako przedmiotu, no, żeby tutaj coś podstawiać. Tak póki co wygląda, że wykorzystuje psa Wła jak po prostu taką kłodę drewna i rzuca nim o matę. Patrz, tutaj Coris przeładował swój kark, zobaczymy co dalej się będzie działo. Sędzia widzimy, patrzy zza ringu, czyli to chyba jest starcie na zasadach, no nie wiem, właśnie takim trochę Extreme Rules. Wydaje mi się, że to mogło być Extreme Rules, chyba że Psaweł jest tak sfrustrowany, że chciał wyciągnąć jakąś, nie ma zasad, jakąś broń spod ringu i zakończyć to spotkanie, no w zasadzie nie wiem, czy można powiedzieć przed czasem, bo chyba jest tak samo zaskoczony jak Coris tym, że zdążył się tak szybko pozbierać. I teraz, czy zdąży wyciągnąć coś? Tak, pojawiło się krzesło, ale... Czy tu będzie lądował? Ale ładny rewersal w wykonaniu Corisa, to się mu nie udało. I teraz może się na nim zemścić. I tam... Ależ tutaj uderzył nogami o ten, o krzesło. Tak, mam wrażenie, że gdzieś tam też delikatnie kością ogonową. No i teraz Psaweł wraca na ring. Może chce powiedzieć coś sędziemu, żeby ten uważał, czy chce jeszcze pracować w tej federacji. I tutaj Psaweł w momencie, gdy się cieszył do publiczności, że zyskuje tą energię, dostaje centralnie w paszczę krzesłem. Raz, dwa i... Nie, jeszcze nie ma, jeszcze... Czy to krzesło zostanie wykorzystane? Ostatnio było raz wykorzystane. Może, na sam koniec, gdy świętujemy ostatnią tygodniówkę na tej arenie. Gdy za dwa tygodnie spotkamy się po Barkmanii, zobaczymy nową arenę psa w wrestling, zobaczymy się w nowym miejscu, więc tutaj, no dzisiaj świętujemy ostatnie chwile. A, jednak. Psawo i Paweł bierze krzesło i oj! Aj, tutaj, no, gdzieś tam chyba kantem tego krzesła też dostał w głowę, to mogło być niebezpieczne, natomiast bardzo szybko tutaj rewersaluje się na Corisie i tutaj, oj! Oj! Popał powerbomb na krześle. Ale to nie wystarczyło, ile nie tam... wystarczyło. Zobacz, Coris, jaki jest zdeterminowany dzisiaj, ile on musi mieć tam energii. I ile musiał mieć determinacji, przybiegając tutaj, nawet nie wiem skąd on przybiegł, on nie był dzisiaj zakontraktowany, więc może gdzieś przyczuwał nosem, on przecież przez ostatnie tygodnie zarywał tam do Humlevein, próbował się gdzieś z nią umówić, wyrywał ją nawet na psy z tego co widziałem i gdzieś chyba to musiało sfrustrować Psawła. Poczekaj, to widzimy kontrę, to mam takie wrażenie, że Psawła próbował drugi raz, bo i to jest użyć. I widzimy, że tutaj w jakiś tutaj sposób próbuje się nadal tutaj na Corisie jakoś zemścić. Zobaczymy taki berhak. Berhak? Nie, to nie był... To nie był berhak. Takiego ciosu ze strony Psawła jeszcze nie widziałem. Jak on go tam przerzucił za linę, no Coris leży teraz, Psaweł na spokojnie może wyciągnąć co jakąś broń. Bierze sledgehammera prosto w głowę te ciosy. Coris teraz szybko unika, wybija mu ten młot z rąk i wszystko wraca na ring. Tak, tutaj przy okazji Coris bierze młot też w swoje ręce. Uuu, to musiało być, to było po kolanach. Słyszę te dźwięki, aż mnie ciarki przychodzą. To są takie dźwięki, jakby pękały kości. No i teraz Coris próbuje, czy to wystarczy? Jeden, dwa i trzy. No i proszę bardzo, Coris wygrywa to starcie. Coś czuję, że oni spotkają się gdzieś jeszcze raz. No właśnie, mam takie kurcze wrażenie, że tutaj wszyscy, zobacz jaki tutaj helikopter, nie widzieliśmy wcześniej tamtej techniki, która była tak, tutaj zapodana, ale i to uderzenie krzesłem.
no, wybił z głowy Psawowi pewnie nie jeden pomysł. No i ostatecznie udało mu się wygrać to, no, w zasadzie niesankcjonowane starcie, ale sędzia jednak jest oficjalnym pracownikiem Psa w Wrestling, więc zakładam, że to wszystko zostało zaliczone. Cóż za początek ostatniej tygodniówki na tej arenie Psa w Wrestling na tydzień przed Barkmanią. Dokładnie tak, no ale tutaj z drugiej strony, no jestem ciekawy tak naprawdę, co tutaj w tej całej historii będzie dalej się działo, no trzeba będzie tutaj obserwować wydarzenia. No to mamy ostry początek naszej tygodniówki i teraz nie zwalniamy tempa, ponieważ w końcu po tygodniach spekulacji, gdzieś tutaj jakiś po cichu rozmów na zapleczu, ja już mam informację, że Takumson, który dzisiaj debiutuje, jest już na arenie i czeka na swoją walkę, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na właśnie to drugie starcie. No i tutaj jeszcze takie delikatne niedopowiedzenie ze strony realizatora. Jeszcze nie zobaczymy, jak wygląda Takumson, który zaraz zadebiutuje w walce z Szatanu. No tak, tutaj jak zwykle tajemnice, no ale tutaj też Szatanu, doświadczony zawodnik, już wiele razy tutaj w Psa Wrestling pokazywał, że potrafi stawić czoła nie tylko zawodnikom doświadczonym, ale też i nowicjuszom, także no ciężkie wysłanie przed Takumson. No jakby nie patrzeć, przy okazji, skoro mówimy o Szatanu, warto przecież wspomnieć, że to też jest nasz nadal niepokonany mistrz i właściciel Korony Łysych, więc ja jestem ciekawy, czy gdzieś ten turniej dalej nam wróci i gdzieś tutaj zawodnicy pozbawieni włosów na głowie będą chcieli walczyć znów o tą niesamowitą koronę. A może pojawią się nowi zawodnicy, którzy będą chcieli właśnie wyzwać Szatanu do walki o tą koronę. No zobaczymy, co się będzie działo, ale na razie no kultowa wejściówka. Tak jest, tutaj jedna z najbardziej klimatycznych, mrocznych i piekielnych wejściówek w Federacji Psa Wrestling. Dokładnie tak, tak sobie jeszcze myślę. No, czego się możemy spodziewać po Takumsonie? Jestem naprawdę bardzo ciekawy, jaki styl tutaj zaprezentuje. Czy będzie bardziej tutaj high flyerem, czy będzie bardziej skupiał się na atakach na ziemi, a może będzie takim jednym z niewielu zapaśników w Psa Wrestling. Aż mi się przypomina to, co robił Radas w starciu z Archim. No, to było niesamowite. No faktycznie, to jest zawsze ciekawostka i to jest zawsze bardzo trudne też wyzwanie dla zawodników, którzy walczą z takimi debiutantami, bo totalnie nie wiemy, czego można się spodziewać. Jeszcze w przypadku takiego Fiandina można było zaczerpnąć wiedzę z innych federacji i tam gdzieś się czegoś dowiedzieć, ale tutaj Szatanu staje na ringu z całkowitą niewiadomą. Dokładnie tak, no ale tutaj tak powoli wchodzi do tego ringu, tak trochę pewnie, jakby już, a to już ja wiem, co tu się będzie działo. Jakby chciał się przygotować gdzieś mentalnie na to, co nas właśnie czeka. No i zaczynamy. No i proszę bardzo, po raz pierwszy mamy okazję podziwiać Takumsona. Mam nadzieję, że niedługo dowiemy się o nim więcej, kim jest, jakie są jego cele w federacji. Dzisiaj będziemy mogli zobaczyć, jak sprawdza się na ringu w swojej debiutanckiej walce z Szatanem. No jest tutaj tajemniczo, tutaj widzimy, tutaj próbuję chyba z kimś pogadać tutaj na widowni. Mam wrażenie, ale kurczę, trudno jest powiedzieć cokolwiek na temat tego zawodnika, tak jak, nie wiem, pamiętasz, niektóre wejściówki były takie bardziej, groźnie jest. Groźnie, tutaj nie ma przelewek, nigdy nie wiadomo, co będzie reprezentować dany zawodnik.
No i zaraz się przekonamy. No ja myślę, że tutaj z szatanu może być trochę zaskoczony. No różnie to już bywało na tych debiutach. Pamiętam, gdy jedna osoba debiutowała, nie będę wspominał kto, ale gdy jeden debiut był i trafił na Atka, no to niestety ten debiut był taki nie do końca udany, no ale różnie bywa. Mamy gong, no zaczynamy walkę. No tutaj widzimy szatanu, próbował tutaj takim tutaj szybkim atakiem, ale oj... Zobacz, jak szybko został zablokowany i już do parteru sprowadza szatanu. Do parteru, no właśnie. Ciekawe, czyli być może to będzie taki bardziej techniczny zawodnik i już próba, no chyba za wcześnie jednak, chociaż tam aż dwa wcisnął Takumson w to wszystko. Myślę, że troszeczkę zaskoczony tym wszystkim szatanu, może spodziewał się zawodnika, który będzie walczył w zupełnie innym stylu, a na razie zobaczymy. Oj, tutaj Takumson też takie power move wykorzystuje. Przez chwilę myślałem, że to może zawodnik taki... Ale tutaj kolejny raz tutaj miotnął szatanem i znowu kolejne ataki w parterze. Ja mam takie wrażenie, jakby tak bardzo siłowo starał się pokonać szatanu w tym starciu. No ciekawe, takie póki co mi to wygląda na takie połączenie powerhouse'a troszeczkę z ciosami technicznymi, bo jednak widać, że wykorzystuje mocno siłę swoich mięśni. Na razie nigdzie nam nie lata, ale bardzo lubi sprowadzać do parteru, bardzo lubi przerzucać swoich przeciwników, ale musi też uważać, bo szatanu tak łatwo się nie da. Jakby nie patrzeć, tutaj pierwszy taki atak ze strony szatanu, ale widzimy znowu taki Thompson przejmuje inicjatywę i ponownie miota tutaj szatanu w ringu i kolejne tutaj ataki takie teraz na ręce szatanu, no. I znowu tutaj atak prosto taki na głowę. Background bardziej MMA mam wrażenie. No mam wrażenie, że być może dlatego wiemy o nim tak mało, bo może gdzieś trenował na scenach po prostu innych walk, a nie koniecznie na scenach wrestlingowych. No właśnie, to może jest takie właśnie przejście z formuły właśnie jakiejś takiej bardziej kontaktowej na wrestlingową. Tu widzimy jeden. No tym razem bezpiecznie, chyba szatanu gdzieś tam się opamiętał po tym, jak przy pierwszej próbie przypięcia było aż dwa, to tym razem już tutaj bardziej na spokojnie pozbierał myśli i już tak łatwo się nie daje. Dokładnie tak. Aj! Kolejny atak tutaj ze strony Takumsona, ale widzimy tutaj szatanu próbuje się odegrać. Bardzo szybki takie tutaj. Szybki DDT, to na pewno troszeczkę Takumsona oszołomi. No i teraz szatanu mądrze wykorzystuje tą chwilę oszołomienia i przechodzi do bardzo szybkiego kontrataku. Teraz na liny, co tutaj będzie kombinował? Piękny atak ze strony szatanu. Aż się dziwię, że nie próbował tam przypinki z tego ciosu. No teraz stracił troszeczkę czasu na to, żeby tą przypinkę zrobić pod innym kątem i może dlatego jest tylko jeden. Dokładnie tak, no ale tutaj widzimy szatanu próbuje odzyskiwać inicjatywę, zobaczymy kolejny atak. Czy będzie kolejny takie DDT? Tak, oj. I takie z rozmachem mocne, no tutaj szatanu pokazuje, że wcale nie będzie na debiutach tak łatwo. To nie jest nasz dawny rekinek, który lubił testować tych nowych zawodników i często dawał im fory. No dopiero później gdzieś przeszedł tą swoją dziwną transformację i cała ta teraz afera z nim związana to jest opowieść na zupełnie inną chwilę, ale tutaj dobrze, zobacz! Widzimy tutaj takie odwrócenie figure four tak naprawdę w wykonaniu Takumsona. No tutaj trzeba mieć sporą wiedzę techniczną, żeby tego figure fora obrócić. To wcale nie jest takie proste zadanie. No i teraz... No i znowu, patrz, zobacz, co za sprytny rewersal w wykonaniu szatanu. Tym razem próbuje przypinki, tam prawie było trzy i od razu na narożnik. Trzeba wykorzystywać momentum, trzeba wykorzystywać tę chwilę. Trafi. I tutaj bardzo sprytnie od razu Takumson przechodzi do przypinki, ale też zobacz, dopiero jeden, więc to jeszcze nie jest ten moment. Oj, tutaj próbował się trochę cieszyć Takumson, ale mimo wszystko kolejne będzie DDT ze strony szatanu. No i widzimy, tutaj znowu próbuje odzyskać inicjatywę. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Trzeba uważać na szatanu. To nie jest zawodnik, przy którym no, można sobie tak pozwolić na po prostu takie cieszynki, że tak powiem, bo można bardzo szybko się zaskoczyć. I właśnie teraz, szatanu, z kolejnym rewersalem. Ach, tam nie trafił tym kopniakiem. Za krótkie te kopytko było, nie sięgnęło Takumsona. No i tutaj
miażdżący finisher w wykonaniu Takumsona, czy to wystarczy? 1, 2 i 3, Takumson wygrywa swój debiut na PSAF Wrestling. Tutaj po takim, no można powiedzieć, że nie do końca takim 100% dominującym starciu, ale mimo wszystko dość takim wyraźnym zaznaczeniu swojej dominacji, no witamy w Federacji PSAF Wrestling. No i tym sposobem debiutuje nam Takumson właśnie na ostatniej tygodniówce w tym miejscu. To też historyczna chwila, historyczna tygodniówka, więc to jest ciekawy moment, kiedy wybrał sobie na debiut. Nie chciał czekać na żadne duże wydarzenia i może to też jest jakiś pomysł, żeby się pokazać i od razu z jak najbardziej dominującej strony. No właśnie, tym bardziej, że takich właśnie takich typowo agresywnych powerhouse'ów mam wrażenie, że w PSAF Wrestling trochę brakuje i jestem ciekawy właśnie, co wprowadzi do drabinki tutaj naszej rankingowej Takumson w najbliższym czasie. Pierwsze starcie już za nim, więc jedno zwycięstwo i zobaczymy, co będzie dalej. A skoro wspominasz o agresywnych ludziach, no to teraz będzie starcie idealne dla ciebie. Dwóch agresywnych ludzi, Archie i Sinner, zaraz staną oko w oko i będziemy mogli zobaczyć, jak ci podejrzani ludzie ze sobą walczą. No właśnie, z jednej strony mamy Sinera, który jak wiadomo dla wszystkich jest bardzo podejrzany i nie wiadomo, co z nim chodzi, a z drugiej strony to Archie szuka haków na to, co się dzieje w mocy, także zobaczymy, co się będzie działo. Tym bardziej, że kurczę, Siner ostatnio dostał walkę o pas, teraz dostaje kolejną walkę teraz z Archiem. Nie wiem, to wszystko jakieś takie... No słuchaj, ale ty myślisz, dlaczego ja tutaj chwalę szefa co chwilę, nie? Może ja też dostanę tutaj jakieś, może gdzieś pojawi się jakaś walka, będzie coś mi tutaj się należy, wiesz. I to będzie wyglądało tak, kierowniku, król złoty, ja to komentuję, dajcie mi walkę o pas, no proszę cię bardzo, pan, dajcie. Ja cię bardzo, Mike, przepraszam, ale kto był na Royal Rumble na ringu, ja czy ty? Ja tutaj musiałem się wybrałem. Nic nie musiałeś, mnie wywołali, poszedłem i zobacz ile walczę. I ja tu prawie wygrałem. Gdyby tam się mnie potknął, troszeczkę zadyszki, jeszcze z 3 pompki więcej bym umiał zrobić, to bym spokojnie to wszystko ogarnął. Ja bym ich tam wszystkich powywalał. No może poza Debielałem, bo to jednak jest mistrz, ale jego nie było na Royal Rumble. No nie, no chyba nie było. Tak samo w sumie nie było, nie wiem, Sinner był, już nie pamiętam. Był, no nie było Adka. Był. No właśnie, Adek się wtedy zbuntował, no i z tego też nam też... podejrzane jest. Z tego przecież nam tam później wyszedł cały konflikt Adka i Musiela i tam w ogóle, oj, to jest też gruba historia. No tak, no tak czy inaczej, Adki właśnie wchodzi do ringu. Zobaczymy, co się teraz wydarzy. No i dobrze, mamy Archiego, który ostatnio, no można powiedzieć delikatnie, ma problemy z dwoma zawodnikami, między innymi ze Śliwą, który totalnie Archiego zaskoczył, wyeliminował go na Royal Rumble, później przerywał mu walki, Archie przez to stracił możliwość walki o pas na Barkmanii. No i później w to wszystko jeszcze gdzieś tam się wmieszał i władował Radas. No i tutaj tych trzech panów gdzieś no robi coraz większe nam zamieszanie. No dokładnie, a tym bardziej tutaj jeszcze cały czas Sinner jakoś tutaj stara się, no jak powiedzieć, miksować tą całą zabawę, jeżeli chodzi o pasy, czy to chodzi o pasy główne, czy to chodzi o pasy do kandydatów. No jestem ciekawy, co tutaj będzie się działo. No Sinner ostatnio kurczę cały czas przegrane, więc wiesz, to też tak... No tak, no, trudno tego nie zauważyć, Frankinga. No faktycznie, jakoś tak mam wrażenie, że może Psabeł go namawia na te walki, żeby gdzieś zbierał doświadczenie, bo wiemy, że Sinner jest bardzo silnym zawodnikiem, ale bardzo często popełnia takie szkolne błędy i może Psabeł chce, żeby gdzieś oduczył się tych błędów, żeby w momencie, gdy występują jako tag team PSA, tych błędów po prostu najzwyczajniej w świecie nie popełniał. Albo też, jak ostatnio rozmawialiśmy, żeby po prostu, jeżeli mamy tag team, to żeby były dwa, żeby chociaż jeden miał pas, więc właściwie to jest zawsze pas dla zespołu, tak? No, to oczywiście, że tak. No i teraz Archie natychmiast przychodzi tam do ataku na Sinnerze, ależ go tam złamał na kolanie. No i zobacz, od razu radość w stronę publiczności. Archie wie, że ma tutaj swoich fanów. Nawet nie musiał wykorzystywać swoich niezniszczalnych nóg, żeby tutaj Sinnera pokonać, chociaż Sinner teraz jaką odpowiedzią. Piękne tutaj DDT w wykonaniu Sinnera. Zobaczymy, co się będzie dalej. Czy będzie suplex? Oj tak, i to taki daleki suplex. Daleki. Wcale nie jest tak łatwo, żeby swojego przeciwnika wyrzucić aż tak
mocno teraz. No i właśnie Sinner chyba w końcu poszedł po rozum do głowy i wie, że walczy z Archim. To oznacza, że trzeba właśnie osłabiać w szczególności jego nogi, bo to jest prawdziwa śmiercionośna broń. Chociaż teraz chciał mu chyba wybić łokieć. Może też pamięta, że Archie miał problemy z barkiem, ale to miał problemy z drugim barkiem, więc no tutaj Sinner być może chce, żeby Archie miał wyrównaną tą kontuzję, może wtedy to drugie ramię będzie mniej bolało. Tutaj widzimy taki stomp w wykonaniu Sinnera i zobaczymy, Sinner wchodzi na najwyższy narożnik. Zobaczymy. Daleko tam Archie, chociaż Sinner tutaj, fantastyczny lot Sinnera, długi, taki powolny. W pięknym taki stylu. Długi, bardzo wysoki frogsplash w wykonaniu Sinnera. Przypomina mi się właśnie to, co potrafił tutaj w ringu pokazywać Montez Ford. Więc w sumie tak. Sinner teraz jakby chwilę się zamyślił, jakby chwilę skupił się na tym, jak fantastycznie wyszedł mu ten frogsplash. Nie atakował tam Archiego, zbierał troszeczkę siły, rozejrzał się też po publiczności, jak tam reaguje na niego, całkiem chyba pozytywnie, ale teraz no to dało też możliwość Archiemu do przejścia do kontrataku, bo on tam leżąc pozbierał troszeczkę sił. Oj tak, tutaj widzimy, Archie próbuje odzyskać inicjatywę tutaj w tym starciu. Widzimy, będzie próba przypięcia. Zobaczymy tutaj sędzia. Raz, jeden, dwa i... Nie, to nie, jeszcze nie to ten jeszcze moment. Nie, no to jednak Archie walczy tutaj jednak z byłym mistrzem, tak teamowym, ale mistrzem. Tutaj no Sinner miał pas. Archie, z tego co pamiętam, jeszcze żadnego pasa nie ma. Teraz sędzia tutaj pyta się pośladków Sinnera, czy one się poddają, chociaż tutaj najbardziej cierpi głowa Sinnera, ale sędzia jest zdeterminowany, żeby jednak z tamtej strony pytać. Widzimy kontrę. Jest kontra, całkiem sprytnie to rozegnał i znowu supleks, taki lecący supleks, no taki troszeczkę niebezpieczny ten supleks, bo to mogło mocno uszkodzić kark Archiego, ale jednak ten ma wystarczająco dużo sił, żeby się z tego wszystkiego wybić. Dokładnie tak tutaj widzimy, tutaj cały czas Sinner próbuje atakować z każdej Proszę, Sinner tutaj, no przez chwilę mam wrażenie, że chciał zaatakować też narożnik, ale jednak się rozmyślił, o tam, Sinner nam w ogóle krwawi, nie zauważyłem tego momentu, kiedy Archie go gdzieś tam rozciął, może to gdzieś sprawiło, że troszeczkę Sinner nie wiedział jak, ale Stunner. Teraz mamy Stunnera, ale czy tu nie będzie przypadkiem roll breaku? Jeden, dwa i się wybija Archie ostatnim tchem, ostatnią no tutaj możliwością. Było blisko. Było bardzo, bardzo blisko. No Sinner znowu mógł popełnić ten sam błąd i trzymać swojego przeciwnika zbyt blisko liny, chociaż teraz Archie wychodzi z szybką kontrą. Teraz pokazuje, że gdzieś będzie atakował Sinnera w krocze, ale to taka zmyłka, bo uderzył go w brzuch. Dokładnie tak, tutaj widzieliśmy taki może mały taunt ze strony właśnie Archiego. Tutaj widzimy kolejne ataki kopniakami w plecy i widzimy tutaj kolejną próbę poddania. Ale tym razem, zobacz, sędzia patrzy z dobrej strony i tym razem się pyta Sinnera, czy ten chce się poddać, chociaż mam wrażenie, że on wygląda bardziej jakby miał zemdleć, chociaż nie, teraz zobacz, udało mu się wyrwać z tego i przewrócił Archiego, co dało mu kilka sekund na odpoczynek. Widzimy tutaj takie szybkie ataki ze strony Sinnera i szybka również kontra tutaj ze strony Archiego. Czy będzie próbował za liny go wyrzucić? Chyba nie. Ale liny wykorzysta. Ale tutaj wykorzystuje liny teraz do łamania kolana Sinnera. No to musiało boleć. To nie są takie gumowe liny. To są stalowe liny, które no jednak przy takich ciosach potrafią siać zniszczenie. Aż zanim mówiłem, bo tutaj Archie, zobacz, pokazuje nam serię. Serię ciosów zazwyczaj jest znany właśnie z tego, że atakuje głównie nogami, a tutaj była seria ciosów rękami, więc tutaj Archie też pokazuje nam nowe. No i mamy załadowany cios prosto w głowę Sinnera. Jeden, dwa i trzy. I to wystarczyło, by pokonać Sinnera. Pierwszy kopniak, pierwszy superkick i Sinner leży. Oj, tutaj też, no, mam takie wrażenie, że Sinner również będzie mocno niepocieszony z tego, co się tutaj wydarzyło, bo, no kurczę, kolejna przegrana na jego koncie. Co tu się dzieje? No, tutaj jeszcze, zobaczmy, panowie podchodzą do siebie. Czy będzie fair? Zobacz, Archie, fair play, pełna zgoda. Nie ma chyba żadnych tutaj złej krwi i pretensji, chociaż to jeszcze... Poczekaj, tutaj mikrofon bierze. Tak, Archie tutaj prosi o mikrofon, coś tutaj jeszcze będzie przekazywany, jakiś komunikat, więc zobaczmy, co ma do powiedzenia. Witam wszystkich fanów na arenie. Aby nie przedłużać mojej wypowiedzi, przejdźmy do szczegółów. Tydzień temu walczyłem ze Śliwą o możliwość walki o pas interkontynentalny na Bark Money, ale zostałem pokonany z winy jednej osoby i jednej grupy.
a był to Radas i jego ideologiczni sekty zarządzane przez Dekorala. Ten osłonięty kaskiem Radas pozwolił sobie na przeszkodzenie w ważnej walce zarówno mi, jak i Śliwie, gdzie jednak mieliśmy sobie coś do powiedzenia między sobą, czyli mnie a Śliwą. Ale przyszedł, zepsuł mi walkę i, jak to mówię, odebrał mi możliwość walki o te złoto, której jednak chciałem to zdobyć. Ale tak jak wracając do tego, co przeżyli. Ideologiczna sekta zarządzana przez Dekorala, jakich sam nazywam mocznikowców. Sami mówią o honorze, a tutaj wchodzą i przeszkadzają znów w ważnej walce. To zaczyna być już coraz bardziej dziwne, że Federacja pozwala na to oraz... No i proszę, Dekoral nie wytrzymał! Przepraszam, Debielao nie wytrzymał! Nasz mistrz Debielao nie wytrzymał i zbiera się na ring, żeby stanąć oko w oko z Archim. Jest, prawdopodobnie będzie chciał mu coś zmalować, mam wrażenie. Taki żart mi się przypomniał, dlatego się zaśmiałem. To wcale... się czasem zamyka jadaczka? Ciągle kłapiesz o tych wszystkich powodach, dla których przegrywasz kolejne walki. Moc to, śliwa tamto. Jeśli masz ten honor, o którym ciągle tyle gadasz, to przyznaj honorowo, że jesteś po prostu cieniasem. Serio, co ci niby zrobił Radas? Sam się na niego tępaku rzuciłeś w czasie walki i czyż na co? Na podziękowania? Prowadzisz jakąś ubzduraną krucjatę przeciwko mojej stajni. O co ci w sumie chodzi? O co mi tak naprawdę chodzi? O to, aby wasza grupa sekciarzy zniknęła z Federacji raz na zawsze. Ale dopóki masz to złoto na barkach, czyli najważniejszy pas Federacji, wiem, że zarówno tobie, jak i twojej grupie nic się nie stanie. Ale możesz mi jedno dać, a nawet nie dać, tylko zmuszę ciebie, żebyś dał. Nie chcę twojego złota. Niech ktoś inny zgarnie na Barkmanie. Ale jest ktoś, kogo możesz dać mi. Właśnie na Barkmanie. Radasa. Chcę tego twojego kaskowego na ringu. Ale nie chcę walczyć w normalnej walce. Nie chcę walczyć bez dyskwalifikacji. Nie chcę walczyć w jakichś dziwnych stypulacjach. Chcę w jednej stypulacji walczyć. Chcę walczyć tylko false count anywhere. False count anywhere. Niech ci będzie. Jeśli wolisz przegrać z przytupem, to nie zamierzam cię ograniczać. A i Radas lepiej się czuje w niesztampowych walkach. To dobry pomysł. Aż dziwne, że wyszedł od ciebie. W takim razie zawalczysz z moim przyjacielem. Ale i ze swoim. To tylko przedsmak tego, co cię czeka. No i ciekawe, czy właśnie została ogłoszona tutaj dodatkowa nam walka na Barkmanie. Oj, tutaj! Wybiega, co się dzieje? Wybiega nam Śliwa, atakuje Archiego. No i chyba wiemy, co to będzie za walka na Barkmanie. Triple Threat nas czeka. Radas, Archie i Śliwa. No, to będzie ciekawa walka. Walka, gdzie no tutaj każdy będzie sobie skakał do gardeł. I w dodatku w stypulacji Fall Count Anywhere, czyli będzie można wykorzystywać przypinki totalnie wszędzie, gdzie znajdują się zawodnicy. No dobrze, to mamy już jedną w takim razie ciekawą walkę, poza tymi, którymi już znamy, na Barkmanie, która już za tydzień, oczywiście w środę o godzinie 18, a teraz możemy się zbierać do kolejnej walki. To będzie walka Topesz kontra Destynka. No i tutaj jestem szalenie ciekawy, jak spisze się podopieczna Atka, która, no, mam wrażenie, że gdzieś przechodzi coraz większą transformację. Dokładnie tak, tutaj widzimy, jedna ręka była w kolorze takim właśnie LEDowym, kolorowym. No ciekawy jestem, co będzie dalej. Czy to jest dalsza część jakiegoś tutaj treningu Atka, czy coś innego. Jestem bardzo ciekawy. No a tutaj przeciwnikiem będzie Topesz, który też już nieraz pokazał się z ciekawej, dość nieszablonowej strony.
No, jestem bardzo ciekawy tego, co tutaj się wydarzy. Ja nie wiem, czy to, co reprezentuje sobą Adek, można już teraz nazywać treningiem. Te wszystkie jego wypowiedzi przed walkami z Musielem. Musiel, który no tutaj nie może się doczekać jakiegoś starcia, które by trwało więcej niż minutę. No, ale tymczasem na ringu pojawia nam się Topesz. Topesz, który tutaj już nieraz pokazał, że... nie tylko skokami i wybuchami podczas wejściówki, ale również i w ringu za freską. No i mamy Topesza już na ringu, a to oznacza, że zaraz będziemy mogli zobaczyć, no może jeszcze nie oświeconą destynkę, ale na pewno destynkę, która gdzieś przechodzi jakąś transformację i no... delikatnie nam się mimo wszystko zmienia. Dokładnie tak. No tutaj no jestem ciekawy dalszej tej właśnie przemiany destynki pod okiem Adka. No czy tutaj jeszcze coś nowego zobaczymy? Na razie no tylko na jeden rękaw sobie zasłużyła widocznie. No może jednak tutaj trzeba zapracować. Ja nie wiem. Z Adkiem nie idzie się dogadać. Próbowałem go namówić na wywiady. Natomiast on mówi, że... w tych wywiadach musi mieć więcej przestrzeni, musi być więcej światła. Chciałem się dostosować do jego terminarza, ale niestety nic się nie dowiedziałem. Może mam za mało nanowieków na to, by zasłużyć na wywiad z oświeconym Adkiem. O, to jest naprawdę trudno się w ogóle chyba do niego dostać, mam wrażenie. No i dobrze, walka... No to zaczynamy to starcie. I teraz tutaj od razu silny ataki. Ja miałem wrażenie, jeżeli dobrze widziałem na karcie, że to też mamy walkę o stypulacji Extreme Rules, więc tutaj też wiele rzeczy może się wydarzyć. Zobaczymy, jak Topesz się nam tutaj w tej walce spisze. To też jest zawodnik, który no gdzieś zakładaliśmy, że to będzie taki high flyer, a no tutaj takie troszeczkę zaskoczenie, bo to jest zawodnik, który walczy w zupełnie innym stylu. Dokładnie tak, no ale to jak dobrze wiemy, w Lucha Libre są różne możliwości walki, nie każdy musi być high flyerem. Oj, teraz, bardziej... no i chyba za daleko troszeczkę, na drugim końcu tam ringu. Czy to leci? Teraz Destynka troszeczkę tam zrobiła krok w jego stronę, no i właśnie rozmyślił się Topesz. Szkoda tego czasu, który zmarnował, tam mógł sobie spokojnie Destynkę atakować, ale jednak gdzieś zdecydował się wejść na narożnik i próbować ją zaatakować, no ale zdecydowanie był za daleko, by ją sięgnąć swoim ciałem. No tutaj widzimy kontrast ze strony Destynki, zobaczymy, czy będzie próbowała tutaj latać. Na razie tutaj tak próbuje cały czas osłabiać swojego przeciwnika różnymi atakami. No, Destynka jest za to z drugiej strony znana ze swoich highflyerowych różnych ataków, które mam wrażenie, że z walki na walkę, nieważne czy wygrywa, czy przegrywa, są coraz bardziej celne. No i tutaj gdzieś te szkolenia. Aj, tutaj piękny rewersal w wykonaniu, piękna kombinacja. To było fantastyczne, jeszcze zakończona dropkickiem. Coś fantastycznego w wykonaniu Destynki. Oj, takiego tutaj, takiej kombinacji jeszcze nie widzieliśmy. Raz, dwa i... Nie, to nie. Jeszcze nie wystarczyło, chociaż ta kombinacja... Oj. Będzie się pewnie Topeżowi śniła po nocach, bo sam by chciał pewnie tak latać. Może powinien się zgłosić do Adka. Patrz, ale widzimy tutaj, że mamy też kontrast ze strony Topeża, ale to też szybko przechwytuje Destynka. I teraz Destynka, proszę, bez większych problemów podnosi sobie Topesza. No to jest zaskoczenie, nie spodziewałem się, że będzie w stanie podnieść. No jednak gdzieś to oświecenie chyba jej pomaga. Oj, tak, to widzimy, wchodzi na trzecią linę, czy będzie leciała, no... Długo się zastanawia. Przelicza. Nie, jednak chyba nie, może... Jednak to daleko, gdzieś może tam. Tutaj... No i właśnie, za długo to wszystko trwało, a Topesz wykorzystuje tą chwilę i bardzo szybko gdzieś tam wychodzi, aj! Nie trafia. Gdyby Topesz się nie schylił po broń pod ringiem, której zresztą nawet nie wyciągnął, to mogłoby się dla niego bardzo źle skończyć. No przypadek tutaj zadecydował o tym, że uchronił swoją głowę przed lotem Destynki. Oj, tutaj widzimy też, że było takie DDT ze strony właśnie Destynki. Zobaczymy, co się będzie tutaj dalej działo.
Destynka na razie... Tak, i tutaj szybkie slapy, taki tak, właśnie... bardzo szybkie ataki. Oj, tutaj zrzut na kolana! Chociaż bardziej moim zdaniem powinna wykorzystywać ten beton, który tam jest pod nimi, no ale jednak mimo wszystko takie nadzianie na kolana też musiało boleć. Dokładnie tak to widzimy, cały czas tutaj stara się jakoś osłabiać głowę tak naprawdę i widzimy, Topesz również próbuje się odgryzać. Zobaczcie, jaka brutalna walka. Teraz rzucił destynką prosto w barierkę. No i teraz, czy znajdzie jakąś broń pod ringiem? Szuka tam długo. O, proszę jest bardzo. Oli. Mamy pierwszy stół. I stół został odłożony, bo Topesz szybko tam idzie. Zobaczył, że destynka się podnosi, więc chciał przejść do ataku i o stole niestety już zapomniał. Dokładnie tak, ale widzimy, że stolik sobie tam spokojnie stoi. Widzimy tutaj szybkie przechwycenie Toperza. Patrzymy dalej, widzimy, co tutaj będzie próbować. Będzie próbował ją wyrzucić? Nie, będzie nie, atak na Top Row. Jest na Top Row, tak, mocno tam się spotkała i teraz próbuje podduszać destynkę. Sędzia tam na to kompletnie nie reaguje, co oznacza, że no, mamy tutaj zdecydowanie walkę Extreme Rules, gdzie też nogi i sam ring potrafi być bronią. No i teraz, czy się uda Toperzowi po tym ataku? Nie, zobacz, nie, jak szybko tak, destynka tak, się wybiła. Było bardzo szybkie ze strony destynki, szybkie takie... Taka próba, uj, taki tutaj but ze strony właśnie destynki. Widzimy taką bardzo szybką próbę powrotu na dobre tory, jeżeli chodzi o ten pojedynek. I będzie suplex, tak, będzie tak, suplex. Tak, nie puszcza nawet tutaj, więc chyba będzie... Oj, nie! I clothesline. Natychmiastowy taki clothesline, no spodziewałem się, że tutaj będzie suplex City, jak to mawia publiczność, ale nie, tam to wszystko Topesz zakończył jednak clotheslinem. No i teraz z młotem atakuje tam kolano destynki, ależ tam ona szybko na to zareagowała, co za fantastyczny kopniak w wykonaniu destynki. Chciała podnieść młot, ale jednak z niego zrezygnowała. Może nie potrzebuje broni, by dalej walczyć i chce pokazać swojemu mentorowi, chce pokazać Atkowi, na co ją stać. Ja jestem ciekawy, czy gdzieś tam jest pod ringiem znak stopu. Co tak tu jak się było dzieje? Ostatnio. Ależ fantastyczny dropkick, czegoś takiego chyba jeszcze nie widziałem tak, w SAF Wrestling. Tak, taki springboard dropkick w wykonaniu destynki, no robi wrażenie. A co tu się, co to jest? Co tu kombinuje? Co tutaj? Destynka dzisiaj pokazuje, że no ma więcej siły niż byśmy mogli się tego spodziewać. I teraz próbuje odciąć głowę tą świecącą dłonią Toperzowi, ale ta głowa jednak całkiem mocno się trzyma. No taka natura ludzka, że ten kręgosłup został tak zbudowany. Dokładnie tak, ale czy tutaj będzie jeszcze próbowała w jakiś sposób no przelecieć tutaj z najwyższej tej? No widzimy, Toperz jednak przechwytuje nogę. Tak, tutaj rewersal, zastanawia się, oj, chyba nie zdąży tam, no jak nie, się dzisiaj nie uparł, żeby jakąś tam bronią się wspomóc i to jest dla niego zgubne, chociaż ten pierwszy unik uratował go być może przed szybszą porażką, natomiast no musi się też skupić na dystynce, jeżeli chcemy wyciągnąć coś spoza ringu, to jednak musi mieć na to czas, ajej, no i teraz może ten czas mieć, tylko musi się szybciej zdecydować, bo dystynka już wstaje i udaje się tam. Zostało wydobyte krzesło, ale teraz, no, stał się ofiarą swojego własnego krzesła. Dokładnie tak, tutaj widzimy, krzesło sobie leży, stolik sobie leży, młotek sobie leży, właściwie, uj, tu widzimy taki... No i tutaj znowu ten backbreaker na kolanach i już destynka nam wraca. Czy na będzie ring się roz... Nie, weźmie młot. Oj, tu młot weźmie, proszę bardzo, destynka jednak tutaj atakuje aż prosto w głowę. Zazwyczaj zawodnicy tym młotem gdzieś tam atakują kończyny bardziej, a tutaj ciosy prosto w głowę Toperza. To musi boleć, to może się skończyć drastycznie, to może się skończyć nawet jakąś kontuzją. No tutaj mimo wszystko Topesz gdzieś tam w szoku, ale wstaje po tym wszystkim. Natomiast destynka z fantastycznym rewersalem i znowu przychodzi do kolejnego ataku. Jak widzimy, kolejny raz tutaj atakuje głowę, no i weźmie krzesło. No i krzesło, to krzesło, które wyciągnął Topesz, teraz może być jego zgubą, ależ tam sprytnie kopnął ją w kolano i to krzesło nie poszło do użytku. Nadział teraz. Cały czas tutaj widzimy, tutaj brutalnie próbuje się obchodzić. Aj! Tylko Topesz. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że zazwyczaj zawodnicy gdzieś celują w inne partie ciała. Natomiast destynka teraz szybko z krzesłem wbiega. Zrobi to na samo, ring co i... z psałowi. No i dokładnie to
samo zrobił. No, zawodnicy powinni gdzieś tam, będąc na zapleczu, jednak oglądać poprzednie walki i teraz sędzia liczy. 1, 2 i 3 i ten strzał krzesłem prosto w głowę toperza, który zdecydował się cieszyć do publiczności już tak przedwcześnie ze swojej wygranej, kosztował go właśnie zwycięstwo w tej walce. Oj, to był chyba zdecydowanie złoty strzał. No ciekawe, czy tym samym Destynka zapracowała na ten drugi złoty karwasz. No, dowiemy się następnym razem, jak Destynka nam się pojawi na ringu. Zdecydowanie zadowolona ze swojej walki, natomiast Topesz to tutaj... No to niekoniecznie, właśnie. Topesz tutaj bardzo zawiedziony. No i przed nami jeszcze dwa spotkania, dwie walki. RKO kontra Rauk i Finalkiewi, czyli kontra Man of Cult. I na sam koniec Śliwa kontra Kiko. W finale walki Intergatka Challenger Tournament, który nam pokaże, kto w przyszłym tygodniu na Barkmanii będzie z parówką walczyć o pas Interkontigatki. Dokładnie tak. No i tutaj jestem ciekawy tak naprawdę, kto będzie walczył po stronie RKO. No teoretycznie powinniśmy powiedzieć, że Roziaku i Okularek chyba. No, zaraz to wszystko zostanie wyjaśnione, bo faktycznie nie zostało to rozpisane. No i tak, twoje predykcje okazały się być poprawne, ponieważ po jednej stronie ringu dostaniemy właśnie Okularka z Roziakiem, a po drugiej stronie tag team, który też jest znany ze swoich widowiskowych walk, czyli Rauk i Finalkiwi. No właśnie, no jestem tutaj bardzo ciekawy, co tutaj się będzie dalej działo. No i tutaj... może być to i różnie, tym bardziej, że mamy tutaj cały czas walkę w topce tag teamowej Psa Wrestling. Tak, no i tutaj to też są bardzo ciekawe spotkania, bo jednak RKO to jest drużyna, która nam tutaj powstała chyba dzięki, można powiedzieć, Okularkowi, a w zasadzie dzięki chęci pomocy niesienia Okularkowi. I tutaj no troszeczkę nam dominują od czasu, jak się pojawili, i zobaczymy, jak będą walczyć dzisiaj. Dokładnie tak, tutaj widzieliśmy już wcześniej, pokazali się z bardzo dobrej strony w starciu tag teamowym. No tutaj jakby nie patrzeć, Rauki Finalkiwi również to jest tag team, który pokazuje nie raz, nie dwa, że to są bardzo widowiskowi zawodnicy. No spodziewam się tutaj dużych fajerwerków. Nie powiem, że nie. Dalej staramy się też oczywiście rozwinąć skrót RKO. Co on może oznaczać? Ja tu dostaję taką podpowiedź, że to oznacza Rumak Kot Ośmiornica. To jest taka ewentualność, że to może oznaczać ten skrót, ale zanim rozwikłamy ten skrót, to już nam tutaj będzie się pojawiać kolejny zespół i na początku na ring wejdzie Rauk ze swoją popisową wejściówką. Ja ostatnio słyszałem, że to podobno jest razem kupujemy oscypek. Razem kupujemy oscypek. No ciekawa interpretacja. Ciekawa, no. Taka górska, taka świeża, ale pytanie, czy... Tak, no więc wiesz, no... Czy z żurawiną? No, ja lubię z żurawiną, a ty? By musieli mieć chyba kogoś jeszcze na ży. Mamy kogoś w federacji na ży? Czekamy na zgłoszenie nowych zawodników, potrzebujemy kogoś na ży. No, że przez ży, a nie przez RZ. Tak, owszem. Bo jak przez RZ, to wtedy będzie RKŻ. Czyli będzie rzeżucha. Tak. A to rośnie długo, więc jednak musimy się pośpieszyć, bo tutaj już swoją wejściówkę kończy Rauk i zaraz nam się pojawi swoim pirackim krokiem na ringu Finalkiwi. Dokładnie tak, tutaj zobaczymy, co pokaże ekipa właśnie Rauka i Finalkiwiego również. No, powiem szczerze, że po tej walce z hot dogami, no kurczę, ja cały czas czekam na kolejne starcia właśnie tej oto ekipy. No, zdecydowanie zarówno notowania hot dogów, jak i Men of Cult w tym zestawieniu Rauka i Finalkiwiego wzrosły po tym, jaką morderczą walkę stoczyli właśnie w Hell in a Cell. No to, co tam się działo, przeszło do historii. To jest walka, o której dalej wszyscy gdzieś mówią po kątach i dzieje się naprawdę dużo. Dokładnie tak, tutaj cały czas wszyscy przypominają to starcie, które no obfitowało w ciekawe lądowania poza ringiem. No i tutaj no może być dużo ciekawych opcji. Nie wiem, kogoś obstawiasz konkretnego, kto może tu wygrać, ale kurczę, mam wrażenie, że to jest jeden, że
to jest takie 50-50. No tutaj myślę, że szanse są bardzo wyrównane, szczególnie, że no jakby się tak zastanowić, to mnie najbardziej w tej konfiguracji ciekawi starcie Final Kiwiego i Okularka. No przecież to jest dwóch zawodników, którzy za dawnych czasów walczyło po jednej stronie, gdy jeszcze istniało Man of Culture. No właśnie, to jest też dobrze o tym pamiętać, bo mimo wszystko to jest takie starcie osób, które no były blisko siebie w pewnym momencie. W Psa Wrestling, ale tu widzimy Rauku podniesiony przez Okularka i szybka kontra. Szybka kontra tutaj, no Rauk widać, że się dużo nauczył, chociaż tutaj próbuje bardzo szybkiej przypinki. No gdyby tutaj wygrał z RKO tak szybko, to by była kompletna sensacja i zaskoczenie. Chyba najszybszą walkę w naszej federacji odbył Kiko, który zdewastował Sinera kilkoma z finisherami na samym początku walki i to nawet nie wiem, czy była walka, która trwała minutę. Natomiast tutaj no Rauku nie poprawia tego rekordu. Oj tak, dokładnie, tym bardziej, że no właśnie, tutaj znowu przypominamy o tym, że kurczę, znowu Siner oberwał i to bardzo szybko, nie? Więc tak. No, no nie, to podejrzane. Dobra, ale wchodzi, czekaj, wchodzi Roziaku. Tak, mamy Roziaka, tutaj się nadział. Efektowny springboard. Bardzo blisko Lin, natomiast Roziaku tam nie podnosi, ale przerywa to wszystko Okularek, więc tutaj Okularek cały czas na straży stoi. Zobaczymy, czy dzisiaj Rauku będzie lepszym tak partnerem. No wiemy, że Rauk jest fantastycznym zawodnikiem w walkach solo. Czasami gdzieś się gubi w tych walkach tak teamowych. Zobaczymy, jak mu dzisiaj pójdzie. Dokładnie tak, no ale zobaczymy tutaj cały czas. Mimo oj! Tak naprawdę w każdym przypadku te... Oj, czekaj, co tutaj się dzieje? No tutaj nasz realizator nawet nie wie, co pokazywać, bo po jednej i po drugiej stronie cały czas trwa tam walka, mimo to, że to nie jest walka tornado, tak. Tutaj tych dwóch pozostałych zawodników powinno stać w narożnikach, ale gdzieś ta nienawiść chyba, która się urodziła po tym, gdy Man of Culture przerodziło się w Man of Cult, no wygrała i chociaż teraz już Final Kiwi wraca do narożnika, chociaż jeszcze w międzyczasie sprzedał kilka ciosów Roziakowi, ależ teraz! Ale nie trafia. Roziaku, jak sprytnie to rozegrał, z ogromnym bólem tam Rauku, który chciał pokonać. I teraz jeszcze co za fantastyczny skok, no właśnie, Roziaku potrafi zaskakiwać takimi niesamowitymi ciosami i no... pokonywać swoich przeciwników już nie raz, no bo jakby nie patrzeć, to Roziaku jest byłym mistrzem Psa w wrestling. Oj tak, tutaj cały czas niesamowite tutaj akcje się wyczyniają. Widzimy Roziaku tam poza ringiem, ale tutaj Rauku... Ej, tutaj Rauku próbował jeszcze raz. Był jakiś taki plan. Jeszcze był plan, ale jednak gdzieś tam kalibracja się nie powiodła i wykorzystuje to Roziaku. No gdyby się teraz nie cieszył, to może by się nie zdążył Rauku zmienić z Final Kiwim. No i Final Kiwi właśnie z tym swoim niesamowitym, efektownym stylem walki próbuje przypinki na Roziaku. Zobacz, Okularek spokojnie wierzy, że jego partner to wytrzyma i wytrzymuje. Dokładnie tak, no ale widzimy tutaj cały czas jakieś takie wyrównanie mocy w przypadku tego starcia. Widzimy, Final Kiwi dalej pracuje nad Roziakiem, czy będzie lepiej, nie trafia. Piękny lot, szkoda, że nie trafiony, bo to by kosztowało bardzo dużo Roziaka. Chyba, że kibicujecie RKO, no to powinniście się cieszyć. No i teraz to starcie, na które czekaliśmy, czyli Okularek kontra Final Kiwi, tag team, który prawie przeszedł do historii, który prawie wygrał pasy doktagowe, no ale niestety wtedy Final Kiwi doznał kontuzji i Okularek walczył u boku Debielała, no i tam się zadziała historia. Do tego warto wrócić do wszystkiego, co się działo w poprzednim sezonie i nadrobić. Wtedy zrozumiecie, dlaczego ta walka pomiędzy tymi dwoma zawodnikami jest tym bardziej zażarta. Dokładnie tak, no ale tutaj zobaczymy, co się tu będzie dalej działo. Na razie Final Kiwi cały czas pracuje nad Okularkiem przy narożniku właśnie RKO. A i teraz tutaj... No, czy tutaj nie trafił? Nie trafił, ale jeszcze ma kontrolę nad tym wszystkim i... Oj, tutaj... Oj, tam konkretnie znokautował. Okularek nam wyleciał poza ring. Na razie Final Kiwi na spokojnie przygląda się całej sytuacji, zbiera oddech. Okularek tutaj robi sobie okrążenie na spokojnie. Ja nigdy nie wiem, gdy Final Kiwi wychodzi w taki sposób za ring, czy on atakuje, czy on po prostu wychodzi, ale tym razem wychodził i nadział się natychmiast na cios Okularka.
dokładnie tak to widzimy, okularek cały czas, no stara się jakoś walczyć z Final Kiwim w tym starciu. Tutaj sędzia, widzimy, odlicza już powoli 3-4 nawet. A i tutaj ładny dropkick w plecy okularka. To musiało go zaboleć, to musiał poczuć. I teraz tutaj nadziewa gdzieś na publikę. Publika tam gdzieś mu szepcze do uszka, że sobie da radę, że musi się ogarnąć, bo sędzia już doliczył do 6. I jeżeli założymy, że umie liczyć do 10, to zaraz może się zrobić groźnie. Dokładnie tak, tutaj widzimy okularek zmęczony w tym starciu, widzimy sędzia liczy 8 i ten wraca w ostatniej chwili praktycznie. No i mamy zmianę. No i zmiana teraz, Final Kiwi chce pozbierać trochę energii, mam wrażenie, że tutaj stwierdził, że na tyle osłabił okularka, że Rauk będzie mógł go wykończyć, ale jednak nie, wracamy do starcia final Rauka z Roziakiem. No i piękny cios, no. Roziaku naprawdę potrafi zaskakiwać. Tak, tutaj taki standing moonsault właśnie taki trochę też i zobaczymy, co będzie dalej działo w Final Kiwi. Sprytnie, sprytnie teraz Roziaku, ponieważ Rauk nie ma nikogo do pomocy. Teraz okularek Rock musi flash. Wytrzymać tą presję i jednak być tam gotowym na wsparcie Roziaka, gdyby coś poszło nie tak. Natomiast to jest fantastyczny moment. Kontra i tutaj ze strony Rauka. Niesamowita kontra ze strony Rauka. Ile trzeba mieć siły, żeby tak złapać i zrewersalować taki cios na powerbombę. Wow! Oj, tutaj widzimy, będzie tutaj taki... No i tutaj okularek. Zobaczymy raz, dwa, trzy... Oj, okularek bardzo odważnie tam znowu tak nie jakby przyszedł. Wiedział, że jakby nie wiedział, ale jednak no to było niebezpieczne. Trzeba wykorzystywać te momenty i gdy jest chwila, by pomóc swojemu partnerowi, to trzeba to robić teraz. Czy Final doleci, Kiwi. Czy doleci? Znowu bardzo daleko jest Roziaku. No i właśnie kolejny raz dzisiaj zawodnik, który staje na top rope, rezygnuje z ciosu. Chyba się już nauczyli. Ale nie nauczyli się tego, że trzeba bardzo kontrolować swojego przeciwnika. Tak, to widzimy tutaj kolejny atak ze strony właśnie Final Kiwiego w kierunku okularka. Tutaj stara się go przyciągnąć bardziej w środku ringu. No i teraz próba przypinki. Czy te wszystkie ciosy wystarczą? I tak! Te ciosy wystarczyły, jednak okularek był wystarczająco osłabiony i to sprawiło, że Man of Cult w postaci Final Kiwiego i Rauka wygrywają to starcie. Dokładnie tak, no i tym samym no można powiedzieć, że Final Kiwi i Rauk znowu pną się w tabeli tag teamowej. No kurczę, jestem ciekawy teraz, jak to wszystko będzie rozegrane w rankingach. No mam takie wrażenie, że mogą być no pierwszymi takimi w kolejce do walki o pas po Barkmanii. No, po Barkmanii może się faktycznie dziać. Zobaczymy też, jak nowa arena wpłynie na zawodników. Czy to będzie gdzieś powiew świeżości, czy ktoś zdecyduje się, że wykorzysta ten czas na jakąś zmianę swojego stylu. No, tym razem walka wygrana po stronie mocy. Dokładnie tak. No i no, jestem bardzo ciekawy, co tutaj będzie dalej się działo w kolejnych tygodniach. No taka chyba wygrana im była potrzebna po tych ostatnich starciach, także no jesteśmy bardzo ciekawi. No zdecydowanie ta walka sprawiła, że dodały im się punkty charyzmy i punkty wiary we własne umiejętności. No i teraz walka, na którą czekaliśmy tyle tygodni. Oto tutaj zestawienie wszystkich, którzy brali udział w Intercontinental Challenger Tournament. Odpadła nam Destynka, odpadł nam Nikes, odpadł nam Radas, Rekinek, Maślana, odpadł nam Archie. No i mamy ostateczne starcie Kikoshima kontra Śliwa. I zaraz dowiemy się, który z nich już za tydzień na Barkmanii będzie walczył z parówką o pas Interkontigatki. Dokładnie tak, tutaj taki no długi to był turniej, bardzo ciekawy, bardzo zaskakujący, a tym bardziej tutaj dostaniemy Ironman match, no też może tutaj się dziać dużo, bo pamiętamy, jakie starcia były w ostatnich tygodniach, jeżeli chodzi właśnie o walki Ironman. No w obu przypadkach tutaj Kikoshima może bardzo szybko zgadnąć kilka przypięć, z drugiej strony Śliwa jest cały czas nieobliczalny, nie wiemy, co tak naprawdę może przygotować na to starcie. No godny main event tego tygodnia. No, jestem tutaj też ciekawy, jestem bardzo ciekawy przyszłego tygodnia, bo jakby nie patrzeć, to będzie pierwsza obrona pasa Interkontigatki po wszystkich wydarzeniach w momencie, gdy parówka odebrał ten pas
odebrał ten pas Kubarowi. Dokładnie tak. No i jestem ciekawy właśnie, co tutaj będzie. No, ale do ringu właśnie wchodzi Kikoshima. No i Kiko spokojnym krokiem, chociaż jego drużyna przed chwilą przegrała, to on teraz musi stanąć na wysokości zadania i pokazać im, jak to się robi. Już kiedyś pokazał, jak to się robi, gdy wszedł na ring z Sinnerem i brutalnie rozłożył go w kilkadziesiąt sekund. Dzisiaj ma na to 15 minut zawodnik, który skończy z największą ilością przypięć po 15 minutach, wygra możliwość walki na Bark Money o pas Intercontinentalki. Czyli mówisz, że 15 razy zgarnie przypięcie w ciągu 15 minut? To jest możliwe. Wszystkie rzeczy są możliwe, szczególnie, że nadal do końca nie wiemy, w jakim stylu walczy Śliwa, który powrócił po ogromnej przerwie i mam wrażenie, że wszystko się u niego zmieniło. No i teraz widzimy, jest taki pewny siebie. Mam wrażenie, że z jego oczu zupełnie inaczej już patrzy. No wiemy, jak tutaj szalał z Archim. No i tutaj, jakie tutaj mind gamesy jakieś prowadził. Przed chwilą też go zaatakował. No i tutaj ma szansę dzisiaj walczyć o pas Interkontigatki. Znaczy, no właściwie to o slot, o walkę pas Interkontigatki. Natomiast, tak, tak, oczywiście. No, mimo wszystko jestem bardzo ciekawy tego, no jak się tak naprawdę spisze na dłuższym dystansie. No i tutaj mimo wszystko nie chodzi o to, aby raz spiąć swojego przeciwnika, ale mimo wszystko kilka razy. To może być o wiele trudniejsze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No tym bardziej, że no tak, Śliwa trochę bez honoru walczy w ostatnim czasie. Zastanawiam się, czy Śliwa kiedykolwiek w ogóle walczył w walce Iron Match, czy nawet jeżeli teraz zmienił swój styl walki, to czy mimo wszystko... Patrz, czekaj, widzimy tutaj szybko Kiko. Aj, Kiko, od razu, zobacz, jeszcze tutaj nawet 10 sekund nie minęło, a tutaj przeszedł od razu do ataku. Czy będzie jakieś pierwsze RKO? Czy Kiko nas znowu zaskoczy? Nie, na razie po prostu przerzuca miota tutaj Śliwą. I mamy pierwsza przypinka, zobacz, pół minuty nawet nie minęło, ale jest tylko jeden. Dokładnie tak, to mogło być trochę za szybko, chociaż powiem szczerze, że nie byłbym zaskoczony, gdyby tak szybko Kiko zdobył pierwsze przypięcie. Tutaj będzie kolejna próba tutaj przerzucenia i ataku trochę na plecy, trochę na kark przeciwnika i widzimy dalej tutaj osłabianie kończyn Śliwy. No nie taki start chyba sobie wyobrażę. No i zobaczymy, chociaż teraz Śliwa z bardzo szybkim rewersalem. Ładne też tutaj salto z atakiem na brzuch i od razu tutaj na to propa. Tutaj no musiało zabrać powietrze Kiko. Czy to wystarczy, żeby prowadzić 1-0? Nie. No i 1:15 czasu za nami. Ta walka raczej nie skończy się tak szybko, jak skończył się ten pseudo Iron Match, który był pomiędzy Musielem a Atkiem. Dokładnie tak, no i to widzimy. Taka próba trochę jakby naciągnięcia tego tutaj, ale widzimy też taką sprytną próbę przypięcia nawet. No tutaj sędzia nawet nie zdążył liczyć, bo tam Śliwa się szybko pozbierał, ale to też pokazuje, ile takiego sprytu ringowego ma Kiko. No to jest zawodnik, który przeżył też bardzo wiele w naszej federacji. Przeżył tą odmianę i po tej odmianie mam wrażenie, że ta odmiana wyszła mu zdecydowanie na dobre, bo no tutaj można też mówić o jakiejś takiej dominacji i to, jak no razem z RKO prowadzi cały zespół. Tutaj kolejny raz Kiko próbował przypiąć, było jeden, ale tutaj. Myślałem, że to będzie powerbomba, później myślałem, że to będzie Diamond Cutter, a później już się pogubiłem. No tutaj. Tak, tutaj mamy znowu jeden, no i Śliwa. Śliwa tutaj do czegoś nam się szykuje. 2 minuty po walce. Front kick. I czy to wystarczy? Jeszcze nie próbuję przypinki, jeszcze chcę tam podnosić. Oj, tutaj kurczę, te dźwignia na... Teraz sędzia sprawdza, czy ze stopami Kiko jest wszystko ok, czy stopy dopełzają do rope breaka, ale chyba nie, natomiast oj, bardzo ładny reversal. Mamy kontrę, ale widzimy tutaj Kiko za lewą rękę się trzyma, no, Mark chyba też oberwał. Obrócił się na tym ramieniu, żeby zrobić tego reversala, no i mamy tutaj Suplex Kiko City. Tak, Kiko zaprasza na wycieczkę do Suplex City. Bilety darmowe.
To jest miasto, do którego nikt nie chce podróżować, ale właśnie Kiko zabrał na przejażdżkę śliwę i jeden, dwa, nie, jest jeszcze dwa. Nie, jest dwa, coraz bliżej pierwszego punktu po jednej lub po drugiej stronie, jeszcze 12 minut do końca tego spotkania. Dokładnie tak, no ale tutaj widzimy, śliwa próbuje kontrować i zobaczymy. Na razie cały czas przy 5 nie mamy. Jeszcze daleko. Jeszcze daleko. Ale zobacz, już zaraz 1/3 starcia będzie z nami. Tutaj widzimy, śliwa wchodzi na linę. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Tutaj próbuje, żeby tutaj Kiko wstał. No i bardzo mocny cios, tak. Dobrze tutaj nie próbował przypinki śliwa, bo to Kiko jest zbyt blisko lin. No i tutaj teraz śliwa próbuje wyłamać ten osłabiony, rany boskie. Co on zrobił z jego ręką? Ten bark tutaj, tak. Już ten bark był wcześniej osłabiony o Kiko, a teraz jeszcze tym dziwnym wyginaniem, którego też wcześniej nie widziałem, to musiało bardzo boleć tutaj. Dobrze, tutaj kolejny raz tutaj to śliwa kogo? Próbuje, no i zobacz, znowu tą rękę na ramię. Kolejny raz dźwignia na ramię w wykonaniu śliwy. No i czy tutaj coś będzie? Będzie. Aj, jeszcze tu podciągnął, przeciągnął to. To musiał być ból, ale wytrzymał to jakimś cudem Kiko, ale czy wytrzyma przypinkę? 1, 2, 3. Jeden punkt dla śliwy. Ale teraz błyskawiczna odpowiedź Kiko z RKO. I czy to będzie 1-1? Tak, 1-1. Co za błyskawiczna odpowiedź, no Kiko. No naprawdę nas tutaj zaskoczył i walka wraca do punktu wyjścia. Dokładnie tak, to jak ostatnio mówiliśmy o tym, że długo, długo te starcia trwają i nie ma przypięć, tak tutaj zaczęły się sypać, widzimy. Oj! Jeden, ale To musiało boleć, teraz gdzieś czekaj, tam... Czekaj, widzimy, chyba śliwa ładuje się, żeby tutaj pantki kolejny wykonać. Aj, tak, to musiało i znowu to musiało boleć tam gdzieś. A to ramię cały czas tam widać, że kurczę, cały czas ciąży. Trzyma się za to ramię jednak, no to jest walka, która... No. I ponownie tutaj próbuje atakować. Nie widzę za bardzo, co się tam dzieje, ponieważ widzę kieszenie na pośladkach sędziego, ale tam mam wrażenie, że Kiko bardzo cierpi, bo gdzieś tam nogami mocno przybiera śliwa. Znowu próbuje tego samego. 2-3. I mamy 2-1 dla śliwy, który nie zwalnia, natychmiast wchodzi na narożnik, ale jest za daleko. No właśnie, jest za daleko. Zdecydowanie, tak. No tutaj Kiko Shima będzie próbował tutaj taki rzut, oj, można powiedzieć, taki, wykonu Kiko. Ale to by było... No zaskakujące, mamy 2-2. 2-2, no właśnie, co za wyrównano. No to myślałem, że tutaj nic z tego nie będzie, natomiast widać, ależ że... Miotno tutaj. Że śliwa też gdzieś traci swoją parę. Mamy jeszcze 9,5 minuty, w zasadzie 9-15 sekund. A tutaj walka na całego. Mamy 2-2. Czekaj, i będzie Suplex City. Kolejna wycieczka. Kolejna wycieczka, no to jest miasto, do którego śliwa wraca już drugi raz. I teraz czy Kiko wyjdzie na prowadzenie? Widać, że znalazł sobie energię i mamy RKO. Czy pierwszy raz w tej walce Kiko wyjdzie na prowadzenie? Czy będzie 3-2 dla Kiko? Raz, dwa. I tak, mamy Kiko na prowadzeniu. Tak, dokładnie 3-2 tutaj w starciu. Sineras, Kiko, zobaczymy, co będzie dalej. Mamy tutaj już 9 minut niecałe do końca tego starcia. Widzimy kontra ze strony śliwy. I tutaj, aż te ciosy są dziwne. Ja do samego końca nie wiem, kto kogo atakuje. Bardzo techniczna, bardzo widowiskowa walka. No i też bardzo długa walka, bo przed nami jeszcze ponad 8 minut tego brutalnego starcia. Dokładnie tak, tutaj mamy na razie 3-2 cały czas w tym starciu. Widzimy, śliwa cały czas pracuje. Uj! O, to taki tam był w wykonaniu śliwy. I teraz chciał pokazać, że ma jeszcze dużo energii. Oj, tam mam wrażenie, że gdzieś mimo wszystko pod tą maską Kiko gdzieś jakieś rozcięcie, mogła się pojawić krew, ale taka seria mocnych ciosów nie mogła się skończyć inaczej. Co tu kombinuje śliwa? Coś tam próbuje wyginać. Chyba znowu to był atak na ręce Kiko. No bardzo sprytnie, ależ fantastyczny dropkick. Tak, springboard dropkick w wykonaniu śliwy. I tutaj śliwa próbuje odsuwać Kiko na środek ringu. Czy sędzia tutaj to policzy? Zobaczymy. Czy się uda. Bardzo długo sędzia teraz zrobił rundę, ale jest tak. I znowu mamy remis. Dokładnie tak. No tutaj widzimy, że śliwa znowu próbuje atakować ramię Kiko.
Już bardzo osłabiona w tym starciu. Tak, tutaj... Aj, oj, rope break! Sędzia się gdzieś tam rope breaka dopatrzył, no proszę bardzo. No właśnie. Znamy tę historię, gdy sędzia nie widział ewidentnych rope breaków, gdy Kiko jeszcze walczył z Maślaną u boku w tag teamie, a tymczasem sędzia bez problemu tym razem zobaczył i być może uratował Kiko w tym momencie, ależ teraz poleciał śliwa prosto na narożnik. I tutaj śliwa, znaczy tutaj śliwa leży tak naprawdę bezwiednie. Kikoshima próbuje go przeciągnąć znowu na środek ringu, żeby tutaj żadnego rope breaka nie było. Jeden, dwa. Oj, proszę bardzo, byłem przekonany, że będzie trzy, natomiast śliwa gdzieś znajduje w sobie siły, żeby... Uuu, to musiało boleć. Taki cios można wykonać tylko raz. Dokładnie tak, to musiało na pewno boleć. Kiko próbuje cały czas walczyć, pokazuje tutaj kibicom, że no chyba on chciałby tutaj wygrać najbardziej. Zobaczymy, mamy 6.30. Ale tutaj mocne uderzenie, mocna pięść ze strony Kiko, bo tam nawet się nie podniósł i teraz oddaje. Mam wrażenie, że też chce widzieć, że śliwa krwawi, no i mam wrażenie, oj, że tym ciosem zobaczył chyba. Tak, tym ciosem chyba się odegrał i teraz no ten ring na sam koniec zobaczy jeszcze więcej krwi. Ale śliwa znowu się wybija. Skąd on ma te pokłady energii? Oj, mamy kontrakt ze strony śliwy. Zobaczymy, co tutaj będzie dalej się działo. Widzimy, Kiko tutaj na narożnik wrzuca śliwę. Ej, tam i sprytnie uciekł, ale faktycznie tam zaczyna nam mocno śliwa krwawić. Zobaczymy, jak dalej zniesie. Jeszcze zostało 5 minut. 5 minut i 40 sekund do końca tego spotkania. Uf, ależ teraz... Kolejny rzut. To oj, musiało boleć. Widzimy, że chyba będzie próba, czy będzie RKO. Tak, RKO. Mamy RKO, kolejne RKO ze strony Kiko. 1, 2 i 3, no to nie mogło się inaczej skończyć. Punkt dla Kiko. Dokładnie tak, mamy 4-3 dla Kikoshimy i 5 minut jeszcze na liczniku. Tutaj widzimy kolejna wycieczka do Suplex City. No tutaj, sędzia już, ależ... już przestał liczyć chyba. Tak, sędzia już tak troszeczkę stoi zrezygnowany, bo już wie, że ta wycieczka źle się skończy. I RKO, kolejne RKO. Nie sądziłem, że tak szybko będzie miał siły, żeby wykonać RKO. I czy to raz, pozwoli mu na... Tak! 3. Mamy 5-3. Kiko, wychodzi nam na prowadzenie. Zostało 4,5 minuty do końca. Dokładnie tutaj widzimy, że Kiko chyba próbuje się odwdzięczyć za te ataki na ręce. Ale oj, proszę tutaj, ależ tu miotnął. Po tych wszystkich RKO podnieść przeciwnika za głowę, no to jest jednak bardzo świadome działanie. Wiedział, że gdzieś tam kark śliwy jest osłabiony. No i to zdecydowanie musiało boleć. Jeszcze tutaj ciosy prosto w głowę. I 4 minuty do końca. Jeżeli śliwa chce zremisować, a już wiemy, że w Iron Matchach też były remisy, to ma 4 minuty na to, żeby wykonać dwa przypięcia. Dwa skuteczne tak. Przypięcia. A tym bardziej, że wiemy, że to nie takie historie pisały Iron Man Match w Sub Wrestling. No tutaj zobaczymy, Kiko cały czas próbuje ładować energię. No i właśnie, ale kontra. Jest kontra, jest reversal, ale bardzo szybko przechwytuje to Kiko. Chyba, jak to się mówi, poczuł krew i czuje, że wygrana jest coraz bliżej. Prowadzi 2 punktami, zaraz może prowadzić 3. Na 3,5 minuty do końca. Czy mu się uda? 1, 2 i 3. Kiko prowadzi już 3 punktami. Ja myślę, że w tym momencie Kiko może powoli mieć przydomek Human Suplex Machine, bo w tym momencie... Uff, ty zobacz, co tu się dzieje! Proszę! Takiej strony Kiko jeszcze nie znałem. Nie wiedziałem, że on też tak w parterze potrafi walczyć. Czy gdzieś tam jest w stanie wyłamać, ale śliwa się trzyma. No go skontrował, no ale widać, że to ramię również oberwało. Kiko jakby cały taki pełny energii jeszcze. No to jest niesamowite w Kiko i mamy kolejne RKO! RKO! Kolejne oj, RKO! Czy będzie mieć 1, 2 i 3? Kiko zaczyna nam tutaj dominować. Jeżeli śliwa ma jakiś pomysł, jak to wszystko wyrównać, to... Jeszcze raz! To na pewno nie może wyjeżdżać do miasta supleksów. Dokładnie tak, tutaj widać, że miasto supleksów, gdziekolwiek by śliwa nie poleciał, to i tak będzie to Suplex City. Wszystkie drogi prowadzą do Suplex City, ale prowadzą też do RKO. Kiko
Niesamowita walka w jego wykonaniu. 8. Ależ przewaga niesamowita ze strony Kiko. Zostały jeszcze jeden rzut. Zostało 2,5 minuty do końca, natomiast Kiko totalnie nie zwalnia. O, czekaj, widzimy, tutaj Śliwa próbuje jeszcze ostatnim rzutem na taśmę. Ma jeszcze 2 minuty, jeszcze może próbować. Na razie jakby nie wiedział, co chciałby tutaj zrobić. Sędzia będzie liczył 1, 2 i 3. Oj, no tutaj Kiko troszeczkę wie, że może sobie odpocząć, więc może to jest też granie takie na czas, bo jednak tych przypinek jest dużo, więc tutaj no, mógł pozbierać chwilę energii. Sprytnie teraz, czy wyrzuci Śliwę za ring? Nie, tutaj, nie, o! Wracaj, tutaj widzimy, tego ataku jeszcze nie widzieliśmy. No proszę, bardzo ciekawy atak ze strony Kiko. Byłem przekonany, że Śliwę wyrzuci za ring, żeby tutaj zyskać jeszcze czasu, ale nie, Kiko nam pokazuje, że chce dominować swoich przeciwników. 9-4. Dokładnie tak, oj, tutaj mamy tylko 1,5 minuty do końca tego starcia. No powiem tak, naprawdę musiałby się zdarzyć kataklizm, żeby Kiko mógł to przegrać. W tym momencie kolejne tutaj ataki ze strony Kiko Shimy na Śliwę. O, minuta 20. Myślę, że tak jak mówisz, Kiko już wie, no zaczął gdzieś w pewnym momencie od połowy walki to wszystko kontrolować i dominować. Znalazł sobie wystarczająco dużo energii, żeby to wszystko pięknie zaplanować. Suplex City w połączeniu z RKO, no było czymś za dużo dla Śliwy. Jeszcze próbuje na te ostatnie sekundy się odegrać, ale zobacz, Kiko z rewersalami i tutaj chyba już jest pozamiatany, chociaż zobacz, Kiko natychmiast wychodzi za ring. Dokładnie tak, jakby chciał przypilnować tak naprawdę Śliwę za tym ringiem. Mamy 40 sekund do końca. Tu oj, już... To już chyba jest pozamiatane. Tu już nie ma czego chyba zbierać. Sędzia dokładnie kończy tak to spotkanie. Sędzia może liczyć, ale nawet nie wiem, czy zdąży doliczyć do 10. Jeszcze tam Kiko. Rzuca z ringu. Miotnął tam daleko Śliwą. I za 20 sekund sędzia wykrzyczy, że to koniec walki. My już wiemy. Nie wiem, czy Kiko w tym szaleństwie przypinek... Kiko nawet chyba nie wie, nie widzi nic po prostu. Nie wiem, czy liczył, ale zostało mu 6 sekund do oficjalnego i 2, 1 i koniec. I Kiko wygrywa Iron Match, co oznacza, że na Bark Money parówka spotka się z Kiko. Oj tak, to było no potężne starcie. Powiem szczerze, że no jestem bardzo ciekawy. No jeżeli ta forma pojawi się na Bark Money, to ja nie wiem, co się będzie działo z parówką tak zmaltretowanej. Parówki chyba nie będziemy nigdy widzieli. No, to była niesamowita walka, bardzo wyniszczająca. Na początku Śliwa z taką lekką przewagą, później szli łeb w łeb, ale gdzieś w pewnym momencie obudził się duch walki Kiko, no i te supleksy. I to RKO, to właśnie to, co widzimy na powtórkach, coś niesamowitego. Oj tak, to była niesamowita walka. No, godny main event tego tygodnia, no chyba też godne pożegnanie się z tą areną, mam tak wrażenie. Jest, tak oj, jest. Oj, to było niesamowite starcie. No i proszę bardzo, tutaj jeszcze. Co tu się dzieje? Jeszcze nam tutaj Debielao się pojawia na ringu. Tego się nie spodziewaliśmy, że być. Czyżby mistrz chciał mieć ostatnie słowo w ostatniej tygodniówce na tym ringu? Proszę bardzo, Debielao. Mistrz psa wrestling, niepokonany od tygodni, chce mieć ostatnie słowo w tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Jest mistrzem, może, nie marudź. Słuchaj, zawsze możesz wyjść na ten ring. Ja byłem na ringu, wiem jak to jest, więc ja mogę mówić, co można, a co nie można. Już tylko tydzień dzieli nas od jednej z największych gal sezonu. Bark Money. Karta jest wypełniona po brzegi. Czekają nas aż 3 obrony pasów. W tym obrona najwyższego odznaczenia, czyli Mistrzostwa Federacji Psa Wrestling. Wydaje mi się, że wszyscy już teraz potrafimy przewidzieć wynik tego spotkania, ale zapewniam was, że zrobię wszystko, by ta walka była wydarzeniem godnym fanów Psa Wrestling.
Jednak nie przychodzę dziś tutaj po to, by dyskredytować Rekinka. Zrobię to na ringu. Przychodzę przekazać wiadomość dotyczącą stajni Men of Cult. Ostatnio osoby tak jak Archie czy Hot Dogi robią wokół mojej stajni mnóstwo smrodu i gówna. Jednak fakty są niezaprzeczalne. Jest to stajnia posiadająca mnie, mistrza federacji. Posiadająca Radasa, który stanął oko w oko z Kenem Omegą i Okadą. Final Kiwiego i Rauka, którzy są obecnie głównymi pretendentami do walki o mistrzostwo taktimowe. Ostatnie zawieszenia personalne spowodowane kontuzjami i nie tylko, sprawiły, że zwróciłem się do Federacji o możliwość i mam już zgodę na włączenie w nasze szeregi kolejnego zawodnika. Barkmania jest dla was wielką szansą, by pokazać się z jak najlepszej strony i liczyć na zaproszenie do wejścia do naszej drużyny. Zespołu najlepszych zawodników PSAF Wrestling. Wyłączcie tą jebaną muzykę. Panie czarno-biały kultysto! Ale kurwa, gdzie jest maślana? Co tam w ostatnim sekundzie? Co tam się wydarzyło? Ktoś zaatakował Kiko. Nie mam pojęcia, kto to był. W momencie, gdy Kiko wrócił po swojej wygranej walce, wrócił, żeby przerwać całą przemowę Debialowi, ktoś go zaatakował. Co tam się wydarzyło? No, chyba nie muszę zapraszać bardziej na Barkmanie. Na za tydzień o 18 będą się działy rzeczy. Tak jak wspominał nasz panujący, najlepszy mistrz psa wrestling, karta jest wypchana po brzegi. Będą obrony trzech pasów. Będzie pas interkontygatki, będzie pas doktagowy i nasz mistrz Debielał będzie bronił pasa PSAF Wrestling. A do tego jeszcze masa różnych niespodzianek, także zapraszamy za tydzień. Mike, co sądzisz o tej tygodniówce? No, jestem w szoku. Nie wiem, co powiedzieć, bo to, co się wydarzyło pod koniec, ja nie wiem, kto to był. Nie wiem, wszyscy są tacyś podejrzani. Ja już nie rozumiem tego. Ja też nie wiem, musimy to wszystko przeanalizować. Się tylko coś świeciło, ale kto to był, to ja nie wiem. Natomiast tymczasem dziękujemy za kolejną tygodniówkę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu na Barkmanii. Do zobaczenia!